dobry, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Szal62, to jest kolejny odcinek Season 2 Mroczne Wody. Mogę teraz iść za Meksem. Dobrze, nie spuszczaj go z oka. Będziemy śledzić Meksa. Cóż, że sobie tutaj gadamy. Caps Lock, idź powoli. Włączyłem Caps Locka, więc będę szedł powoli. Panie Berboluchu, ja tutaj z panem gadam jak nigdy, niby nic, coś takiego. Teraz idziemy. Largo? Nikt nic nie widzi. Teraz w krzaki. Pójdziemy w krzaki. Będziemy się skradać w krzakach. Zastanawiam się, co tu robisz. Ja tutaj... Nic ciekawego. Niech cię to lepiej nie interesuje. Idziemy. Piratów zwykłych możemy... Zostaw ich! Możemy okradać? Bo się nauczyliśmy ostatnio umiejętności okradania. Więc fajno by było kogoś okraść. To chyba się nie da. No, idziemy za nim powoli. I spokojnie. Ale nie spuszczajmy go z oka. Żeby nam czasem nie zniknął. No dobra. Śledzimy go, śledzimy i śledzimy, aż w końcu gdzieś tam dojdziemy. Tak przynajmniej mi się wydaje. Że gdzieś dojdziemy. Skradamy się. No i co teraz? What is this? Co to za... What the fuck? Co to za brzydkie coś? Jej. A weź... Co masz dla mnie? Co? Stalowobrody tu jest. Nie na długo. Szuka jakiejś broni. Wkrótce zniknie. Co? Jeszcze wiesz? Jego córka też tu jest. I kogoś przyprowadziła. Jest niebezpieczny. Nawet jeśli nie jest, i tak się nim zajmę. Głupcze! Co jest? Śledzili cię! Grabisz sobie, stary! Ja mam z nimi walczyć! Chyba was coś boli. What the fuck? Ej no, chyba was coś boli. Gdzie jest jakieś coś dobrego? Przedmioty.
Dobra, jak się krowu napijemy, to będzie dobrze. No chodźcie, cwaniaki. Kurde, z dwoma naraz mam walczyć. Jaka odporność! Sunik! Fuck! Gówniarze! No unik rób, do jasnej! Fuck! Jak ja ich nienawidzę! Ja ci dam zaraz koniec, no co za gówno! Widziałem, że lepiej sobie jakąś zbroję coś kupić, a nie na Golasa teraz będę siedział i walczył. O mój Boże, dobra. To... Nie wiem, cokolwiek potrzebuję. Fuck. Jakaś broń by się przydała. A zaraz nam się zregeneruje ten. Dalej, idź. Jeszcze raz. Ciache. Jazda, jakiś z jakimś utopcem mamy walczyć. Co to ma być? Po prostu... Już prawie pokonałem tego utopca. Gdzieś ty polas, coś ty wymyślił, chłopie. Dobra, to możemy tak pominąć, bo już widziałem. Bla 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 bla. Idź ojeć. Grabisz sobie, stary! Ale ja bym wolał najpierw utopce załatwić, bo jest... Masz dość? Fuck, nic nie widzę. Jest. Fuck. Uciekasz lepiej niż walczysz. No bigno ja. Po prostu... No unik rób. No i załatw tego durnego utopca. Po prostu... O mój Boże, jaka walka teraz będzie. Jest. Yes.
Dobra, ja już proponuję tutaj zapisać. Gówniarze! Dobra, z Maxem chyba nie będzie takiego problemu. Jest! Jezus Maria! Co ty tam miałeś? Rum, surowa ryba, topór, surowa ryba, muszla, ostryk, pięścień, inkwizytora. Co to jest? Pokonani! Co to miało być? Co to w ogóle było? Dobra, inwentarz, przedmioty. Coś tutaj zdobyliśmy. Słabsze. Topór słabszy i kordelarz. Też słabszy niestety. Pięści inkwizytora, muszkiety i kuloodporne. Możemy sobie założyć. O. Jeszcze nic. Fuck. Dobra. Załatwieni. Wow. Pokonani. Jeju, to była trudna walka. Ten utopiec był szczególnie trudny. Daj mi... Jakie? Dobra, jak... co ja potrzebuję? Jak na razie. Mam 1800 złota, by się przydało kupić jakieś... ubranie. Też nie wiem, czy teraz czasem nie dostaniemy czegoś od tego, stanowu rodego, jak zostaniemy przyłączeni. Zostaw ich! Jak zostaniemy piratem. No dobra. Słyszałem o tobie różne rzeczy. Na przykład? Podobno wykopali cię z Inkwizycji! Aha. I? Ludzie, którzy szukają u nas kłopotów, znajdują je. Nie zamierzam pakować się w kłopoty. Nie to, żebym nie lubił dobrej bójki. Ale wyglądasz na takiego, co nie wie, który koniec szabli jest ostry. To może udzielisz mi paru wskazówek? Ha! Mógłbym! Ale zażartuj tylko ze mnie, a nie będziesz miał rączki, żeby wskazać na cokolwiek. Zrozumiano? Tak. O. Czego możesz mnie nauczyć? Wymachiwanie szablą przed piratem biegnącym w twoją stronę nie powstrzyma go przed poderżnięciem ci gardła. Musisz umieć walczyć i wygrywać. Mogę ci w tym pomóc. Pokaż mi... Więc poćwiczmy. Może cię nie zabiję. Kontrparowanie. Ciosy miały więcej siły, kontratak. Mistrz szaby. Jak mogę stać się mistrzem szabli? Po pierwsze, trzymaj ją jak należy. To nie jest cholerna, magiczna różdżka. Piraci nie mają wiotkich nadgarstków. Powinieneś to wiedzieć. Trzymaj ją mocno, a twoje ramię nada jej siłę. Dzięki temu będziesz mógł zadawać silne ciosy. Twoje ramię, nadgarstek i szabla muszą być jednym. Inaczej zostaną odcięte. Przeze mnie. Dobra. Na razie chyba starszy. Chwila, mogę zadawać silne ciosy? Mogę zadawać zwykłe. Nie wiem.
Nieważne. Chwileczkę, kolego. Nie tak szybko. Co ci? Kazali mi mieć oko na dziewczyny. Farciarz z ciebie. No i co? Zabawiałeś się z Holly. Będzie cię to kosztowało 100 sztuk złota. Tylko z nią rozmawiałem. Cena jest jedna, niezależnie czy gadasz, czy dymasz. Ha. Wybij to sobie z głowy. Nie zapłacę. Wszyscy tak mówią, ale potem wybijam im zęby i zmieniają gadkę. To jak będzie? Płacisz, czy mam się wkurzyć? No to się wkurzaj. Jak chcesz, głupi fiucie. Zniszcz go! Bij łajdaka! Dobra, chodź. Zniszcz go! Dobra. Bij łajdaka! Na co czekasz? Gdzie mi ty nożem rzucasz? Na co czekasz? Zniszcz go! Na co czekasz? Dobra. Bij łajdaka! Jest. Pokonany. No wstawaj, chłopie, wstawaj. Zapomnij o pieniądzach. Wystarczy? Czego chcesz? Chyba już nic. No dobra. Chyba sprawa z tym załatwiona. Max był zdrajcą. Skąd to wiesz? Rozmawiał z jednym z utopców. W takim razie trzeba zabić ich obu. Już się tym zająłem. Świetnie. Wiedziałem, że ten mały gnojek coś kombinował. Ale jest gorzej. Jeśli miał do czynienia z utopcem, oznacza to tylko jedno. Ten skurwysyn Garcia jest po stronie Mary. Tak bardzo starałem się zapobiec wojnie piratów. Szło mi dobrze. Ale jeśli utopce i potwory z głębin przybędą na Takariguę... Garcia... Mogłem wypatroszyć go jak rybę lata temu, kiedy miałem okazję. Weź to. Powiedz Stalowobrodemu, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Musi o tym wiedzieć. Jasne. Co z rumem dla Stalowobrodego? Mamy wodę i cukier. Teraz jestem szczęśliwy. Sam porozmawiam z tym starym dupkiem. No dobra. Czego? Z sobą nie gadam już. A? Brian. Dobra, możemy spróbować tutaj to. Moją stawką za mapę będzie... Małpka czarna perła, 500 sztuk. 500 sztuk złota. Nie wierzę, że to robię. Albo wierzysz, że wygrasz. Lub oba naraz. Przy okazji świetny trunek. Załatwuj śmierzacz bólu i zaczynajmy. Dobra. Dobra, jestem gotowy. Dobra, wypijmy za mapę. Najpierw załatw sobie uśmierzacz. Czyli? To pewnie do berbelucha albo coś. Wreszcie wypełzłeś ze swojej nory, świniojebco! Tylko po to, żeby sprawdzić, czy faktycznie jesteś trzeźwy, zapijaczony dupku. Chcę tylko dwie skrzynie i nie dam ci za nie więcej niż 7, jasne? Więc chcesz mnie okraść? 5 za 4!
To raczej ty chcesz mnie okraść. 8 za 3! 8 za 3? Walcie! 7 za 3! Stary dziwkarz! Amator chłopców pokładowych! Zgoda, niech będzie. 7 za 3. Okej. Oni są nienormalni. Już skończyliście. Dobrego rumu. Masz go więcej? Oczywiście. Masz ten... O. Wow. Dobra, ile? 150. Jedna sztuka mi chyba starczy. Lusterko. Ciekawe. No dobra, idziemy. No już jestem ciekaw, jak to teraz pójdzie z tym piciem. Dobra, jestem gotowy. Dobra, wypijmy za mapę. Nie możesz doczekać się przegranej? No. I o co tu chodzi? Tak. Jazda! O co tu chodzi? Cholera! Jak lata obraz? Może następnym razem będziesz miał więcej szczęścia? What? Przegrałem? Ale ja się pogubiłem od spadzi. Wiedziałem, że nie umiesz pić. Zabieram z... Nie, czytaj. Okej. Jeszcze raz. Trochę się zacina i to mi trochę przeszkadza. Ewentualnie zaraz jak się nie uda, to wyłączę nagrywanie i wtedy spróbuję. Dobra, wypijmy za mapę. Nie. Tak. 3, go. Jazda! To co ja tu muszę ten? Niech mnie kule biją. Niech to szlak! Bo ja nie wiem, o co chodzi dokładnie. No ej, popraw się butelka. Niech mnie kule biją. Nieźle! Wygrałem? Wygrałem? Chyba tak. Dobra, jakoś dziwnie się na te butelki klika, ale dobra. W takim razie poproszę mapę. Chyba się starzeje. Ale umowa to umowa. Proszę. A mój wkład? Och tak, masz rację. Jeśli w walce jesteś równie dobry co w piciu, to zapraszam na pokład. Dobra. Chyba się udało zrobić coś tam. Kogoś jeszcze musimy przekonać do tego, żeby na pokład się dostać, znaczy się wiecie, na ten? Żeby stać się piratem, coś takiego. No dobra, chodźmy tutaj. Coś powiesz, Morris? Nie, nie chcę swojego planu kupywać. Obsaj. Dobra. To co? Będziesz miał dużo do zrobienia. Mam nadzieję, żeś gotów. Możemy tu przez chwilę porozmawiać. Chodź. Dobrze. Walczyłeś z utopcem? No. Tak, ale ten biedak nie dałby rady nawet jednemu człowiekowi. Miejmy tylko nadzieję, że nie ma ich więcej. Nie zapomnij łopat... Nie trać czasu. No dobra. To idziemy do Stalowo-Brodego. Cóż to ja słyszę?
Pozbyłeś się Meksa? Zgadza się. A także utopca, z którym rozmawiał. Zdradził nas dla Mary? Tak? Dwulicowy łajdak. Mogłem się domyśleć. Należał do ludzi Garcia. Dobra robota, chłopcze. Nie straciliśmy go. Ponoć wklepałeś temu złamasowi Hankowi. Dobry chłopak. Powiem tak, jeszcze napisy, polskie wersje napisów są dość dobre. Ale to, co oni tutaj gadają, to czasami po prostu sensu nie ma. Mam coś, po czym zmienisz o mnie zdanie. Uwolniłem pirata, którego zamknęli. Naprawdę? Kto to jest? Largo. Był w wieży w Puerto Sacarico. Napadasz na więzienia Inkwizycji i uwalniasz zamkniętych piratów? Brawo, chłopcze! Dziękuję. Berbeluch da ci twój rum. Teraz mówisz do rzeczy. Dobra. Zapiszmy, zobaczmy, nie wiem. Dziennik. Aha, czyli zostały tylko zadania główne. No to co? Zostajemy piratem? Jak będzie? Weźmiesz mnie na pokład? Niech pomyślę. Nie boisz się utknąć? Walczysz z ogromnymi krabami. Tak. I ta sprawa z Hankiem. Wolny Largo. Zmierzyłeś się z utopcem. Pamiętaj o rumie. No. Ach tak, i rum. Jak brzmi decyzja? Patty ma chyba rację. Masz zalety. Dziękuję. Złóż przysięgę i wchodzisz. Wow. Co to za przysięga? Każdy, kto ze mną żegluje, przysięga na własną krew, że jest prawdziwym piratem. Wspólna żegluga i wspólna walka. Tak robią piraci. Potem zostajesz piratem. I jesteś nim do dnia śmierci. Nie ma odwrotu. A podział łupów? Każdy dostaje swoją część. Chociaż nie planowałem żadnych rabunków. Mamy szukać tej artefaktycznej broni. Już zapomniałeś? No troszeczkę. Dobra. Jakie mam obowiązki na statku? Dobre pytanie. Znajdziemy coś dla ciebie. Wachta na bocianim gnieździe, podnoszenie żagli, co tylko będzie trzeba. Dokąd płyniemy? Na wybrzeże Ostrzy, na Arborei. To tam płynął ten drań w Arborei. I on ma tę broń. Złóż przysięgę, ja zbiorę załogę i wyruszamy. No dobra. Jeśli chcesz z kimś jeszcze porozmawiać, zrób to teraz. Rozumiem. Gotowy, by złożyć przysięgę? Jaki jest ten Wrona? To ponury łajdak, ale dobry marynarz. Przede wszystkim ponury łajdak. Kiedyś, zanim zmierzył się z Marą, pływałem z nim. Wiesz może, co robi na wybrzeżu Ostrzy? Możesz być pewien, że to nic dobrego. Nie odda broni po dobroci, więc mam nadzieję, żeś gotów do walki. Z tym nie będzie kłopotu. No dobra. Ja proponowałbym najpierw sobie na przykład, nie wiem, pistolet kupić. Chociaż możemy kupić równie dobrze tam, jak popłyniemy. Dobra. Jestem gotowy. Świetnie. Zdejmij ubranie. Co? Spokojnie. Ten chłopak potwierdził swoją wartość, ale jeszcze nie jest jednym z nas. Dopóki nie złoży krwawej przysięgi. Ha, to dopiero będzie zabawa. A już się boję. Cisza! Powtórz za mną. Oddaję krew za załogę. Oddaję krew za załogę. Oddaję krew za kapitana. Oddaję krew za kapitana. Dzielimy krew, skarb i wrogów. Przysięga jest wieczna.
Na całe życie i jeszcze dłużej. Witaj w załodze. Do dna! Jesteś na pokładzie statku Stalowobrodego. Nie obijaj się! I teraz co? Zrobione. Piratem jesteś i piratem pozostaniesz. Przygotować się do odpłynięcia. Ruszamy na wybrzeże Ostrzy. Ponieważ jesteś nowy na pokładzie, możesz wydać rozkaz odpłynięcia. Jak tam sprawy z Lolą? Słabo. Szkoda. Wiedziałem, że cię wydyma. Chciałbym. Co myślisz o tym nowym? Może się przydać. Stalowobrody żeglował z gorszymi. Ta, stare dobre czasy. Masz, napij się! Za brodatą dziewicę! Poszukam jakichś resztek w kuchni. Kapitan mówi, ty słuchasz i wykonujesz, jasne? Przejście! Dobra, Blake nic nie powie. A co powie Patty? Jak to jest, piracie? Wiedziałam, że ci się uda. Jasne, tylko bez sentymentalizmu. Chodźmy. Stary nie chce mówić o swoim skarbie. Potrzebujemy więcej rumu. Chodźmy zatem. Dokąd? Gdzieś, gdzie jest wygodniej? Nie, to znaczy wszyscy razem? W sensie, stawiamy żagle i płyniemy w stronę horyzontu? No dobra. Chodźmy jeszcze tutaj. A nie dostaniemy żadnego stroju, pirata, nic takiego. Biedna Lola. Na pewno już za mną tęskni. Coś jeszcze ciekawego? Chyba nie. No to co? Wypływamy. Gotowi do odpłynięcia. Słuchać, leniwe psy! Dalejże, nawanty! Precz z nią! Przygotować się do podniesienia kotwicy! Ja chyba poszłam w ustawieniach zmienienia napisów na angielski. Znaczy się nie napisów, tylko tych dialogów. Napisy chyba wystarczą. Bo tutaj po prostu czasami są takie błędy straszne. Zmieniają w ogóle sens zdań. Słyszy się co innego i widzi się co innego. No ale dobra, co zrobić? Szperam w ustawieniach, najwyżej jak mi się nie uda, to będziemy musieli zostać skazani na polską wersję językową. Ja radzę wam czytać ten, to co piszę, bo tam jest dużo bardziej logicznie napisane, niż to co oni gadają. No dobra, czy dostaniemy jakiś strój pirata? Bo ja chętnie. Bym chciał jakiś pistolet, coś takiego, mieczyk nowy. Długo się będzie wczytywać? Dobra, może zaczekajcie chwilę. Czy może już się pożegnamy? W sumie możemy już zakończyć odcinek. Dobra, więc dziękuję wam za oglądanie. Ja jestem Shad32. To był Risen 2 Mroczne Wody. Zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.